Miejskie łąki kwietne to nie tylko coś więcej niż trawnik, czy kwiaty cieszące oko i przyciągające do siebie zapylaczy, ale także źródło pokarmu, z którego korzystają małe ssaki i ptaki. Szczególnie łąki jednoroczne, wydające nasiona w każdym sezonie wegetacyjnym, obfitują w skrzydlatych gości. Wśród ziarnojadów można wyróżnić typowe dla miast gatunki jak wróbel zwyczajny, gołębie miejskie, ale także grzywacze i sierpówki. Obecne są towarzyszące nam codziennie gawrony i kawki, które szczególnie jesienią i zimą żywią się nasionami, które pozostawiły po sobie piękne kwiaty. Jednakże nie tylko miejskie ptaki, tak nam znane, zalatują na łąkę, by się posilić ziarnami. Obserwowane są również kolorowe szczygły, dzwońce oraz inne łuszczaki. Miejskie łąki kwietne obfitują w dużą ilość owadów oraz innych bezkręgowców, takich jak dżdżownice i ślimaki. Te z kolei są przysmakiem kolejnych ptasich gości. Obserwując łąkę wiosną i latem, można napotkać rude pleszki, kwiczoły, szpaki i oczywiście długoogoniaste sroki. Wśród najpiękniej śpiewających lokatorów łąk można z pewnością wyróżnić drozda śpiewaka. Ale to nie wszystko. Część ptaków żywiących się ziarnami zjada również owady i bezkręgowce. Kawki, gawrony i młode szczygły chętnie korzystają z tej niszy pokarmowej wiosną i latem, ale również wróble, to właśnie larwami, mszycami i gąsienicami karmią swoje pisklęta. Szczególną uwagę warto zwrócić na monokultury, a dokładniej pola słonecznikowe. To właśnie pestki słonecznika stanowią wspaniałą bazę pokarmową dla ptaków jesienią. Mimo iż dla nas piękne, żółte kapelusze tych kwiatów zmieniają się w szaro-burą masę leżącą na ziemi, to dla ptaków jest to istny raj. Słonecznik zawiera odżywczy olej, który zapewnia ptakom witalność i energię na nadchodzące mroźne dni. Jeśli decydujemy się więc na wysianie słoneczników, warto pamiętać, by oczyścić z nich ziemię dopiero przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Dzięki temu w łatwy sposób zapewnimy pokarm sąsiadującym nam ptakom. Każda przestrzeń zielona to dla ptaków miejsce, w którym nie tylko mogą znaleźć pożywienie, ale także miejsce odpoczynku i ciszy od miejskiego zgiełku. Kwietne łąki w pobliżu zbiorników wodnych, takich jak na przykład rzeka, stanowią idealne miejsce odpoczynku kaczek krzyżówek, a bujna, wysoka roślinność daje wytchnienie i schronienie także pozostałym obserwowanym gatunkom.